Cześć, witajcie, to znowu Ryfek. Witam was w kolejnym odcinku z Izaka i dzisiaj sobie będziemy grali, ja przed chwilą sobie testowałem tą nową postacią z modów, podobno jest bardzo ciekawa, no zagrałem ją chwilą i rzeczywiście jest ciekawa, na początku jej totalnie nie ogarniałem, jest bardzo trudna taka do grania, jest to postać Bertrand, którą gramy atakując naszą głową, normalnie jak jakiś Gemini, jest bardzo tutaj dużo opcji, tutorial cały opisany, jak ta postać, ja naprawdę bardzo dużo tego jest. Wszystkiego jeszcze nie ogarnąłem, na przykład nie ogarnąłem czemu dostałem randomowo po zabiciu jakichś przeciwników damage upa. Ale jak działa ta postać? Ja gram na padzie i podobno na padzie mi się najlepiej gra. No mogę sobie prawym po prostu joystickiem sterować w którą stronę będę atakował. Mogę kręcić tym joystickiem i mieć taki atak. Pod przyciskiem od wyrzucania kart możemy po ataku przytrzymać ten przycisk i wtedy jakby naprężamy się i szarżujemy w tę stronę, jesteśmy przez chwilę nietykalni, ale możemy za to zadać obrażenia dodatkowe przeciwnikom. A w lewym górnym rogu widzicie tutaj taki pasek ładowania, jak on się naładuje, możemy zaatakować sobie w jedną i później w drugą, walniemy taki duży atak. No, bardzo ciekawie działa ta postać, ja może postaram się teraz zrobić ten atak. O, właśnie, taki duży atak można zrobić po naładowaniu tego pocisku. Nie wiem czego mam się po tej Bertrand, czy to jest on, czy ona, też sam nie wiem spodziewać. Podobno ma bardzo dużo fajnych synergii i chyba te synergie to są najfajniejsze i najważniejsze rzeczy odnośnie tej postaci. Mam nadzieję, że rzeczywiście dostanę może coś w stylu właśnie na przykład Brimstone'a. Zobaczymy jak to by mogło wyjść. Ja się czuję jak jakiś Sebix, który po prostu nawala przeciwników. O, Pips Field Damage Up. O to chodzi. To akurat nie wiem, dlaczego tak działa, czemu dostaje tego Damage Upa. Ale nie wiem, może wy mi powiecie i się dowiem. Zagramy może później jeszcze raz tą postacią, bo się wydaje naprawdę ciekawa. Totalnie się nią nie gra jak kimkolwiek innym w Izaku. Dobra, mam ten duży atak naładowany, na razie nie będę go używał na zwykłych przeciwnikach. Idziemy dalej. I czemu z mojej postaci jakiś dym leci? O, nie chciałem w tę stronę. O Jezu, ale to będzie bardzo trudne, aby unikać dobrze niektórych przeciwników. O tyle dobrze, że mogę chociaż przez kamienie atakować. I wydaje mi się, że na tej postaci bardzo dobre byłoby latanie na przykład. Stoimy sobie po prostu na jakichś kamieniach. Olewamy przeciwników. A nie, to mnie nie chroni przed kolcami. Zapomniałem. Dobra. Jak naprężę tak się, to nie mogę nadal przejść przez kolce, więc muszę o tym uważać. O, i mogę normalnie bomby uderzać. Git. Dobrze. Złote bomby. Mamy. Na nic nieprzydatne, niestety. Chyba, że jakiś super secret room uda mi się odkryć. Może tutaj jest to na dole? Raczej bym tutaj stawiał, że jest super secret room. I czy to się nagrywa? Nagrywa się. Bardzo dobrze. Co tu mamy ciekawego? Ja bym zdrowie wam oddał z chęcią. Za parę coinów. I Ivy Bug może być. Ivy Buga też od razu użyję. Ale dziwny dźwięk jest otrzymywania obrażeń na tej postaci. Ja bym tutaj pieniędzy nie wypłacał, bym cię po prostu zabił. HP up, bardzo fajnie. No i tak, ja bym wszedł do sklepu. Mamy całkiem sporo kluczy, kupiłbym Solharta na kolejne piętro, żeby broń Boże nie stracić szansy na... Mogę ponosić znajdźki, tak? Chyba nie, ze sklepu na pewno nie. Żebym broń Boże nie miał na kolejnym piętrze mniejszej szansy na Devil Room. No i lecimy na walkę z bossem. Zobaczymy co tam się ciekawego trafi. Ragman, bardzo fajny bossik i cyk z bani. Naprawdę się czuję jak jakiś Saviksior totalny. Lecimy, lecimy. A ja mogę w jedną stronę cały czas trzymać i jakby cały czas atakuję. Nie muszę co chwila klikać, ale widzę, że jak tak co chwila klikam to chyba troszkę szybciej atakuję. Dobra, atak naładowany i cyk. Nie, to wcale nie zadaje tak dużo obrażeń, jak myślałem. Bardzo szybko się ładuje, rzeczywiście. Wydaje mi się, że z zapami można by było bardzo szybko, o właśnie, ten atak ładować, a on... No nie wiem, myślałem na początku, że jest zdecydowanie lepszy, a taki jest... Okej, okay, nic specjalnego. Wydaje mi się ta postać być dobra na dużą liczbę słabych przeciwników. Albo może zrobię tak. Cyk! O, no i super. Wydaje mi się właśnie być bardzo dobra na słabą, na dużą ilość słabych przeciwników, bo zadaje takie w miarę obszarowe obrażenia. No i mit, bardzo fajnie. HP up, damage up. Idziemy na kolejne piętro. Mi się podoba. Jest napisane na stronie tego moda, na stronie moda Bertrand, że postać ta ma specjalnie zrobione 50 synergii z jakimiś takimi najważniejszymi
przedmiotami. Właśnie, no, wydaje mi się, że w stylu technologii, w stylu... tak, obszarowe obrażenia dodajmy, bardzo fajnie. W stylu technologii, w stylu Brimstone. No super by było właśnie coś takiego dostać. O serio? Cyk, szarża. No to szarża się wydaje być całkiem fajna. O Jezu, ile tu jest przeciwników obok. O, o właśnie, może tak po prostu będę atakował. O Chryste, ja naprawdę nie wiem co tu się dzieje. Kolejne obrażenia otrzymałem z tego co widzę. Zdecydowanie bardziej żywo się gra, gdy się gra taką postacią, która atakuje z bliska. No, zupełnie inaczej, naprawdę zupełnie inaczej. Ale bardzo fajnie, że też razem z tym modem Fiendfolio, to jest kolejny mod, który podobno jest świetnie zoptymalizowany, nie ma żadnych problemów. Nie powinno crashować. Mam nadzieję, że tak rzeczywiście jest. I znowu, Pips Field, Damage Up. O co z tym chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. Tam w lewym górnym rogu rzeczywiście takie drugie coś się pojawiło. Na różowo, taka kropeczka. Wcześniej mieliśmy jedną, teraz mamy dwie. Być może im... Co to jest? O kurde, co to jest? Być może im więcej po prostu obrażeń zadaję przeciwnikom, tym więcej sobie zwiększam obrażenia w przyszłości. Ale co ciekawie by to działało, jakbyśmy po prostu za agresywne granie takie dostawali zwiększone obrażenia. Bardzo mi się przypominają itemy z Enter the Gungeon. Tam jest jakieś coś tam cyfrowe, coś tam, że za dobre granie dostajemy różne rzeczy. Oj, tu możecie zobaczyć całkiem fajny efekt, gdy na przykład za pomocą Bertrana rozwalimy kupę, to przez jakiś czas nasza głowa jest taka trochę zatruta i zatruwamy przeciwników. Jak rozwalimy ogień, podpalamy przeciwników. Jeszcze jest jakaś rzecz do rozwalenia, tylko nie pamiętam jaka, ale też możemy jakiś dodatkowy efekt na przeciwników nakładać. Tak samo, jakbyśmy na przykład przeciwnika wepchnęli w ścianę, ogłuszamy go. O, tak jak teraz na przykład. Naprawdę jest bardzo dużo różnych takich efektów. Co robi to w ogóle? No, nie mam zielonego pojęcia, ale cieszę się, że po prostu chyba nic nie robiło. Trudno mi się trochę celuje rzeczywiście. Wydaje mi się, że jakby ta postać dostała parę damage upów. Boże, damage upów, range upów. Jeżeli te range upy działają tak jak na każdej innej postaci, no to mogłaby być naprawdę mega mocna. Little Horn z ogniskiem, które wolałbym mimo wszystko rozwalić, tylko że coś mi nie idzie. Bardzo trudno. No właśnie, bardzo trudno jest mi trafić w takie przeszkody na ziemi. Zdecydowanie łatwiej jest mi uderzać w przeciwniku, bo widzę, że gra ma takiego lekkiego auto-aima i stara się mi troszkę zawsze pomóc. I cyk. O! Dobra, zaraz tracę szansę na Devil Room, a tego wolałbym nie stracić, więc użyjmy po prostu Chariota. Nie mam zielonego pojęcia jak działa Tear Zap, to ale pewnie jak na każdej innej postaci, częściej możemy atakować. Damage Up jest, jest Contact From Below, oba bardzo fajne itemy. I wydaje mi się, że bym poszedł tutaj dzisiaj rzeczywiście na Devil Roomy, bo... No chyba w Devil Roomie jest więcej takich itemów ciekawych, do których możemy dostać jakieś synergie. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego dostałem... mam Solid Penny, no tak. Swallowed Penny normalnie powinny nam coina pojawić po trzymaniu obrażeń, ale mamy farta i dostaliśmy piątaka, więc możemy sobie teraz pójść do sklepu, który w ogóle zapomniałem, że jest bliżej mnie. Więc idziemy. Może coś tam się ciekawego uda kupić. I co, mogę częściej atakować? Nie wydaje się, jakbym mógł częściej atakować. Nie mam zielonego pojęcia naprawdę jak to działa. Smelter na przecenie. Bardzo fajny item, ja go z chęcią sobie wezmę i kupię. I skoro tu jest czerwone serduszko do kupienia, serio nie dostałem piątaka, to wszedłbym też do Curse Roomu. Może bym tak naprawdę sobie tam wejść za darmo. Znaczy za darmo, no za cenę jednego czerwonego serduszka. Użyjmy smeltera. Swallowed Penny jest teraz z nami, więc tu jeszcze coina sobie wezmę wchodząc. Jezu, ile Blackheart mogę je podnosić? Kurde, nie mogę. A mogę to rozwalić na przykład? Też nie mogę tak rozwalać, okej. Czyli mam do wyboru Blackheart i dwa serduszka kościane. Ja bym wziął dwa serduszka kościane mimo wszystko. Na tej postaci wydają mi się być naprawdę fajne.
co robił ten Trinket? Co robił Cracked Dice? You feel cursed. Wydaje mi się, że Cracked Dice za każdym użyciem naszego przedmiotu aktywnego dawał losowy efekt kostki. Tu się mogę mylić. O, stracę. No tak, stracę tego. To kościana serduszko. No nic. Dobra, nie uda mi się wziąć tego coina, więc idziemy dalej. No i to jest rzeczywiście trinket, który wolałbym ominąć, jeżeli działa tak jak myślę. No i lecimy na kolejne piętro. Bardzo liczę na jakieś naprawdę itemy. Po prostu do synergii. Kamienia z X-em żadnego na tym piętrze nie widziałem. Ze zdrowiem mogę mieć trochę problem, no bo bądź to jest postać, która bije z bliska i... Jeszcze z tym piętfolio, no... Mówię, ktoś nawet pisał bardzo właśnie komentarz, że... Bardzo komentarz, co? Ktoś pisał komentarz, że rzeczywiście to nie jest tak, bo ktoś też właśnie... O Jezu, a mnie to zdenerwowało, że ktoś... Miałeś być jak Sinvicta. Nie umierać na Idenie. Ale Sinvicta nie chodzi ponad Blue Baby. Ała! Ostrzeliłbym będąc zamknięty, to jest oszustwo. Sinvicta nie chodzi na przeciwników poza Blue Baby praktycznie. Poza tym, no mówię, na tym Fiendfolio naprawdę są silniejsi przeciwnicy, jest zdecydowanie trudniejsze każde podejście. No, dlatego troszkę się muszę tutaj rzeczywiście kryć. Co tu się stało? No naprawdę, czemu to wybuchło? Przebyłem daleko, a dostał mój łeb. Ale głupota. Nawet nie miałem jak tych serduszek kościanych swoich. O! Nie mam jak tych serduszek swoich zregenerować. Nie mam totalnie żadnych czerwonych serc na piętrze. No nic, idziemy dalej. Ujejcie, jakie to jest dobre. No i super. Tu zawsze wypada? Nie. Myślałem, że zawsze tutaj wypada serduszko podwójne czerwone. Bo za każdym razem chyba jak podnosiłem rzeczywiście ten... Ej, ja tego nie mogę rozwalić. Czy mogę to rozwalić moją głową? Mogę, okej, to nie wiedziałem. No i lecimy dalej. Kamień z X-em jest, akurat bombki się trafiły, bardzo fajnie. Coś mówiłem i zapomniałem. Szansa na Devil Room jeszcze nie stracona, o super. To bierzemy sobie oczywiście te soul hearty i lecimy. Super by było, jakby udałoby mi się na przykład dostać plecak, abym mógł mieć dwa itemy aktywne. No i Mums Box to jest naprawdę jeden z moich ulubionych itemów aktywnych. Pozwala nam pojawiać soul hearty, trinkety losowe. Świetnie, naprawdę świetnie działa. A ze smelterem trinkety to jest coś, co mnie naprawdę bardzo interesuje. Dobrze, do sklepu idziemy. W sklepie mógłbym oddać te czerwone serduszka, szczerze mówiąc, za orbitala. Ale nie wiem, może nie, może rzeczywiście zostanę przy tych czerwonych serduszkach. Weźmy sobie soul hearta. Jest treasure room, bardzo fajnie. No i lecimy na... Zaraz, mam nadzieję, walkę z bossem, kolejny kamień z X-em. Yo, listen, może być, będzie pokazywał secret room, już tu widzę, że jeden mamy. Super secret roomy, kamienie z X-em, kamienie pod którymi... Uuuu, pyro, ale kozak! Kamienie pod którymi jest crowd space i tak dalej, i tak dalej. Jeden z fajniejszych tak naprawdę itemków do takiego właśnie po prostu zwiedzania bardziej piętra, bym powiedział. Głównie dlatego, że większość innych itemów nie pokazuje nam... Chociaż nie, Dogstów chyba też czeka, gdy... O, czemu on tutaj lata? Dobra, nieważne, już tam nie lata. Dogstów chyba też pokazuje, a raczej czeka, gdy w pokoju jest kamień, pod którym jest przejście do Crawl Space. A, no Crawl Space na tym modzie to jest coś bajecznego. Dobra, całe piętro za nami. Ja być może wrócę jedynie do Curse Roomu jeszcze, ale to się zastanowię. Idziemy do Super Secret Roomu, a w nim czerwone serduszka. Na tym piętrze? Nie, na poprzednim piętrze zostawiłem Ivy Baga. Szkoda, bo bardzo dużo bym mógł sobie zdrowia ogarnąć. No i lecimy z Fallenem. Może być mały problem, to wcale nie jest łatwy boss. Widzę, że częściej mogę rzeczywiście atakować kręcąc głową, ale no wtedy jestem bardzo blisko przeciwnika. Chyba nie chcę ryzykować, szczerze mówiąc. Czemu on się mnie boi? A, bo ja mam przecież te... Ja mam strzały z Devil Roomu, które nakładają strach. Zapomniałem o tym totalnie.
zadziwiająco dobrze to działa akurat z tą postacią. Mega blaścik, elo. No tutaj nic bym nie wziął, bo to są beznadziejne itemy. Nie zostawię Mega Blasta. Już mam dosyć zostawiania dobrych itemów, naprawdę. Co się trafi, jakieś podejście, to muszę brać słabe itemy, bo dobre, jak na przykład nóż, to nóż jest nudny, od razu win, ja już nie oglądam. Ja teraz biorę dobre itemy, ale akurat o Mega Blasta się raczej przyczepić nie możecie, bo nie wiem, czy miałem może ze 3 odcinki z Mega Blastem tak naprawdę. Cały czas mi za głową kręcę, spoko. Nie będę jakoś specjalnie używał tego Mega Blasta, sami widzicie, że ja tutaj chodzę i zbieram sobie znajdźki. Tylko czemu on tak jakby pojawia się i znika? Dziwnie trochę działał dzisiaj. No nic, lecimy dalej. Rozwaliło mnie po poprzednim podejściem, że ktoś napisał, że oglądał cały odcinek, jak flaga biało-czerwona Polski rozwala przeciwników. O, Bloodbag, super. HP up, speed up, wyzdrowione 4 serduszka, lakapik jeszcze się trafił. No wszystko tak naprawdę, co tylko chciałem. Idziemy po raz kolejny do sklepu tutaj. O Jezu. Wow, wow, wow. Dobra, was. Nie wiem, co robicie, szczerze mówiąc. Chwila luzu. I cyk. Jak w Mirabelkę. Boże, oglądałem chyba dzisiaj. Nie wiem, czy dzisiaj, czy wczoraj, już nie pamiętam. Przepraszam. Wyszedł odcinek na Blok Ekipie Space on Vloga, jak robili reklamę World of Tanks. Naprawdę taką reklamę to ja szanuję. O, i znowu te pipy mam nie naładowane. Mam 1 na 3. Co jak tak walnę? O, nie udało mi się nikogo uderzyć. Tam, na tym pasku takim właśnie w lewym górnym rogu mam 1 na 3. Naładowany. Nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. Drugi się naładował teraz. Być może muszę kogoś zabić. Jak zabijam przeciwników tym uderzeniem, może to działa tak, jakby moja postać, nie wiem, zjadała tych przeciwników i rzeczywiście możemy dzięki temu dostać. Tak. Damage upa. Pips field. Tylko teraz znowu mam 3. Ciekawe, kiedy pojawią się 4. Może co piętro. Które to jest piętro? Cave's at the Wicca. Nie, no to by też nie pasowało. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ryzyk fizyk? No, tutaj powinniśmy średnio wyjść na 0. No i super, 2 na plus. Pipa nie biorę, bo nie lubię bardzo. Idziemy dalej. Ja często tutaj w ogóle robię ten atak. Nawet nie wiedząc, że go chcę zrobić. No granie na tej postaci jest zdecydowanie bardziej skomplikowane jak na każdej innej postaci w zwykłym Isaacu, ale to nie znaczy, że jest jakaś mega niedostępna. Nie mam zielonego pojęcia, jak można nią grać na przykład na klawiaturze, bo nawet napisane jest... o, lakapik, bardzo fajnie. Nawet napisane jest, że to jest postać dedykowana właśnie pod granie na kontrolerze. Dobra, nie byliśmy jeszcze w sklepie, więc do sklepu na pewno się wybieramy. 42 coiny mam. Składa, to już jest Caves 2. Tu może się trafić walka z Keeperem. Mam nadzieję, że jednak się nie trafi. Lecimy dalej. A, i w ogóle... Co ja widziałem za moda? Zamiast hasza był taki po prostu sklejony SpongeBob kanciastoporty. Ja nie wiem, co ludzie mają we łbach, gdy wymyślają te mody, ale myślałem, żeby właśnie przejrzeć sobie najśmieszniejsze, takie najgłupsze mody na warsztacie Steam do Isaaca. O, biblioteka. Kozak. I po prostu nie zainstalować masy z nich. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Może rzeczywiście... Ała! Może rzeczywiście coś takiego zrobię. Może wyjść z tego całkiem głupi i śmieszny nawet odcinek. Ale jakoś specjalnie dużo nie bije. Mimo, że te obrażenia nie mamy jakieś wcale małe. No nie wiem. Wydaje mi się, że... Dwa razy Sojmilk, no chyba sobie... Dobra, Sojmilk was zgubi. Sojmilk jest beznadziejnym itemem, ja już się dowiedziałem. Ale najgorsze jest to, że u mnie to nadal zadaje całe serduszko obrażeń. Nieważne, że to są jakieś małe pociski. Dobra. Ty eksplodujesz?
Tak, dobra. Idziemy na nasz sklepik. Nie ma niestety maszyny zmiany przedmiotów. Jest moving box, item, który ostatnio też bardzo polubiłem. No ale nic, to by było całe piętro. Kupiłbym sobie jedynie kartę Moon, teleport do Secret Roomu, no to może na kolejnym piętrze. Chociaż tak mamy tyle bomb, że... oszczędzanie jednej bomby teraz, nie wiem, czy cokolwiek mi da. To by było całe piętro. Idziemy na walkę z bossem. No nie będę już oddawał więcej zdrowia na maszynie do oddawania krwi. Wydaje mi się, że troszkę tych czerwonych serduszek mógłbym mieć więcej. O, no i pin to jest... kozak na ten atak. No mówię, przeciwnicy segmentowi naprawdę są bardzo przyjemni do zabijania tą szeroką głową. Wydaje mi się, że to jest taka trochę właśnie pode mnie postać zrobiona, bo ma duże czoło, dużą objętość głowy i bardzo fajnie może zadawać obrażenia dużej ilości przeciwników. Ale Jezu, z bossem to ja naprawdę mało obrażenia robię. No nie, za ciekawie to wygląda. O Jezu, naprawdę, beznadziejnie. Pomogę sobie trochę Mega Blastem. Tears Epic i Shot Speed Up. Nie mam zielonego pojęcia, jak może Shot Speed Up działać, ale zobaczymy. O nie, teraz muszę czekać, aż się Mega Blast skończy. Co ciekawe, nie mam animacji otwierania głowy, bo wydaje mi się, że zawsze każda postać otwiera tak paszczę, jak strzela z pocisków z Mega Shatana. Dobra, ja się napiję wody. No i lecimy dalej. Jak działa ten tier zap na tej postaci? O jest, kolejne pipy są do naładowania. O Jezu. Von Miston. Co, uciekły? No dobra, przez ścianę mogą przechodzić. Wydaje mi się, że rzeczywiście co piętro. No nie, no to jest nie do zrobienia. Ja muszę tutaj kręcić banią po prostu i czekać. Nie ma. Lecimy dalej. A, Secret Room tam jest. Tam nawet nie sięgam, Boże. Weź tu teraz podejść do tych przeciwników. O Jezu, ale fart. No nie mam zasięgu. O, dobra. Jak stoi idealnie, to mam. Idziemy do Secret Roomu. Wypadałoby znaleźć coś, co mi generuje zdrowie. Bo naprawdę z tym zdrowiem może być mały problem w tym podejściu. I Tika normalnie bym wziął. Uwielbiam ten trinket. Ale nie mam możliwości brania dwóch trinketów. A co jak dostanę Cancer? Co jak dostanę Cracked Crown? Cokolwiek dobrego, naprawdę, nie chcę. Nie chcę ryzykować. A Cancer... A Tick... no w zwykłych pokojach i tak mi nic nie da. I na tej walki z bossami się przyda. Ale rzeczywiście, jestem w szoku, bo jakoś... wydaje mi się, że przeciwników zabijam w miarę szybko. A z Gerdy jak walczyliśmy, to to szło strasznie. No i Lil Baggy już nie będę brał, też się nauczyłem na... w poprzednim podejściu runki bym miał, to może jeszcze coś tam bym zrobił. A tak to nic ciekawego nie miałem. Boże, te Tears Upy naprawdę na tej postaci dużo nie dają. Psyk! Dobra, pip jest naładowany. No wydaje mi się, że rzeczywiście chyba szybciej po prostu ten atak ładuje, im lepsze Tearsy mam. Bo totalnie nie czuję, jakby mi się zmieniła prędkość mojego ataku. No i super, kolejne dwa coiny. Lecimy dalej. I cyk. Dobra, trzeci pip naładowany, czyli zaraz będzie kolejny damage up dla nas. Co to jest za dźwięk? O! Dobra, już wiem, co to jest za dźwięk. Trochę mi przypomina tego. O Jezu, jak on się teraz uśmiechał przed chwilą, to mi przypominał Flowiego z Undertale. Common Cold, bardzo fajnie. Strzały trujące, chociaż widzę, że na tej postaci nie działają. Świetnie, świetnie, świetnie. Czemu to nie działa? No, powinno. Zrobili synergię dla 50 najlepszych itemów, a te gorsze to co? Ale słabo. Szkoda, naprawdę szkoda, bo bardzo by się przydało takie trucie, szczególnie, że właśnie no, nie jest trudno uderzyć dużą ilość przeciwników. Widzę, że te strzały trujące pewnie będą działały tylko na tych... a nie, zatruwam, okej. No może jednak to działa. Czy ja te duchy mogę zabić? Nie wydaje mi się. Damage up jest, bardzo fajnie. Lecimy dalej. No, sklepik ze zmianą przedmiotów ja teraz poproszę. Serio?
On pojawia ten szlak zanim on się pojawi w ogóle. Na podłodze w sensie. O nie, znowu. Duszki. No czemu ich aż tyle tutaj? Rozumiem, że nie mogę się wracać po swoich śladach po prostu i chyba będzie git. Trudno jest naprawdę unikać tych przeciwników. O Jezu, na tej kupie, no to jest najgorsze, bo ja nigdy nie zwracałem na to uwagi. Ale w tym modzie zostało dodane bardzo dużo przeciwników właśnie takich kupowych. Co ja zrobiłem? A, dobra, chciałem użyć przedmiotu aktywnego, a coś mi nie pykło. Bardzo dużo przeciwników takich kupowych zostało dodane. I mega trudno się ich unika. Przez to ślizganie się po prostu. Ale słabo użyty Mega Blast. No nie zdążę nawet przejść do żadnego innego pokoju. No niestety, mówi się trudno, idziemy dalej. Z uwagi na Mega Blasta też te sklepy są zdecydowanie bardziej warte teraz. Bo podwójne użycie przedmiotu aktywnego. Chociaż nie wiem czy działa, być może dłużej działa po prostu. Wtedy Mega Blast byłoby bardzo spoko. Ale bateria, szczypce na suty. O, szczypce na suty to są genialne na Mega Blast. Taka co 13 zabity przeciwnik, kolejny ładunek w naszym przedmiocie. Zazwyczaj to działa tak, że to nam zbyt dużo nie daje, bo i tak jak jest przedmiot naładowany, to nie wiem. Ja zazwyczaj gram na takie przedmioty, które i tak muszę przetrzymać gdzieś dalej, więc zazwyczaj mam naładowany przedmiot, muszę przejść, to zabijanie przeciwników nic mi nie daje. Ale na takim Mega Blaście, gdzie tych ładunków mamy 12, no to już to działa troszkę inaczej. Chyba muszę częściej zacząć tą szarżą atakować, bo to naprawdę jest przydatne. Chaos. Chaosa bym wziął, ale po Devil Roomie. Zobaczymy, czy dostanę Devil Room. Jak tak, to weźmiemy Chaosa i mam nadzieję, że coś tam ciekawego się trafi. I naprawdę całkiem długo jesteśmy nietykalni po użyciu tego ataku szarżującego. Całkiem nieźle to działa. Super Secret Room mamy, zobaczymy co w nim. Kolejny kluczyk, bardzo dużo znajdziek mam, naprawdę ogrom znajdziek. Szkoda, że nie ma niestety tego... tej maszyny zmiany przedmiotów w... O nie, on jest trudny. Nie ma maszyny zmiany przedmiotów w... sklepie, bardzo nad tym ubolewam. Ten przeciwnik pojawia bardzo dużo i pocisków, i przeciwników. Nie podoba mi się ogólnie. Nie za bardzo wiem, jak miałbym go dobrze unikać. Ale może to i dobrze, że rzeczywiście skupiam się na przeciwnikach, bo mówię, na jednego silnego jakoś dobrze mi nie idzie. A tak tutaj, szczególnie, że są segmentowi, to jestem w stanie całkiem sporo obrażeń zadać. No i git, naprawdę nieźle poszło, chyba nawet obrażeń nie otrzymałem. To jest HP up. I on jest chyba zależny. Im więcej mamy zdrowia, tym więcej daje tych HP upów. Ile mi da HP upów? Jeden tylko. Ostatnio mi dał dwa. Nie wiem dlaczego. No i jak ja się cieszę, że zaczekałem. O Jezu, jakie dobre itemy. Tylko najpierw tak. Stracę, wiem, że HP upa, ale trudno. A może? O! Nie chciałem dalej, bo ja naprawdę już mam trochę mało zdrowia i lepiej nie ryzykować. Sukubusa sobie weźmiemy. Weźmiemy sobie Guppy Spaw. I użyłbym Guppy Spaw zraz. I szczerze mówiąc, ja bym jeszcze ci trochę zdrowia oddał, nawet Soul Heartów. Ace of Club zamienia wszystko na ziemi w bomby. Ty no, daj mi item. O, no i bardzo fajnie, Synthoid. Damage up, range up. Ciekawe jak range up działa na nim, może, no po prostu pewnie większy zasięg mam. Czy używam na ostatnim serduszku Guppy Spaw? Wydaje mi się, że nie. Jeszcze jeden Devil Room bym mógł zaczekać. Idziemy po Chaosa w tym momencie. I mnie bardzo interesują kolejne sklepy. No naprawdę, teraz jak mamy Chaosa, sklepy z możliwością zmiany przedmiotów są genialne. Mam zdecydowanie większą szansę na jakiś naprawdę fajny item, nawet z Devil Roomu. Dobrze, to by było całe piętro. Idziemy na kolejne. Boże, dostaję Ace of Clubs. Złote bomby, jak ja już Pyro dostałem. Po co mi te itemy w ogóle? I naprawdę mamy mega takie podejście na dużą ilość słabych przeciwników, szczególnie teraz jak jeszcze Sukubus się trafił. O, to jest ten monstr taki porąbany. Monstro porąbany jest bardzo porąbany. Bo to nie jest monstro Zorro.
Ej, naprawdę. Bardzo długo jestem nietykalny, jak szarżuję. Ech. Chciałem szarżować, ale coś mi nie pykło. Dobra, dwa pipy już naładowane. Może zaraz kolejny damage up. Mega silny jest. Jak ja bym go dostał w pierwszej walce z bossem, a z czego rozumiem, można go dostać na pierwszej walce z bossem, to bym w życiu z niego nie wyszedł żywy. Tu z chęcią odpalę obie skrzynki i odpalimy sobie, no po prostu mega blasta, coś czuję. Tylko wezmę najpierw znajdźki, weźmiemy czerwone serduszka. O, ja jeszcze nie mogę odpalić mega blasta. Byłem pewny, że od razu przy ładunku, a to jest bardzo silny przeciwnik. Jestem chyba w miarę, nie jestem bezpieczny. Jezu, on jest strasznie silny. Dobrze, że mam te serduszka kościane, no bez nich sobie bym w życiu tutaj nie dał rady. Zaraz tylko na nich będę polegał. Jaki on jest mega pokarny. No przeciwnicy rzeczywiście, przy których się stoi blisko, mogą być problematyczni. Szczególnie taki hasz na przykład, jak pójdę na walkę z haszem jako ta postać, to będzie masakra. I naprawdę oni zadają całe serduszko obrażeń. Ech. No i znowu użyłem karty zamiast przedmiotu aktywnego, cały czas mi się myli. Dobra, idziemy dalej. Póki jest mega blast, trzeba wykorzystać. Fajnie byłoby zdążyć jeszcze na walkę z bossem. Nie, nie tak. Nie kolce. Dobra, bo ja tu sobie zaraz zrobię krzywdę. Co tu mamy? Paralysis, po raz kolejny. I czerwone serduszko, bardzo fajnie. Idziemy do Cross Roomu, Boże, do Cross Roomu. Do Treasure Roomu, Book of Belial. Przemiana w Bookworma, nie mam zielonego pojęcia. Serio? Jak działa na tej postaci? Mam nadzieję, że jakoś fajnie. Idziemy do sklepu, niech będzie... A, to nie jest sklep. Jest dziesiątka, no to jeszcze więcej pieniędzy. No naprawdę, teraz niech się trafi ta możliwość zmiany przedmiotów. Hierofanta biorę, bo nie chcę stracić mojego kościanego serduszka. Idziemy szukać sklepu. Ej, no masakra, nie mówcie mi, że trzecie podejście z rzędu przegram. Co się nie zdarzyło chyba nigdy. Ale ten mod jest naprawdę porąbany. Tam secret room jest, muszę się wrócić do niego. Oj, mnie przyciąga. Kolejna dziesiątka, Chryste, ile pieniędzy. Dobra, co mamy w secret roomie? Latanie by się bardzo przydało na tej postaci, naprawdę, latanie niesamowicie byłoby przydatne. No i dobra, idziemy dalej szukać tego sklepiku. Dwie skrzynki, może jakieś czerwone serduszko? Niestety nie. Przydałby się też ten trinket, który daje nam... A co tu jest? Uuu, tu coś jest ukrytego. Ray Baby może. A. Nie wiem czemu on czasami idzie do właśnie kamieni i w ogóle miejsc, w których nic nie ma. Totalnie nic. Oj, ten pokój to nie będzie miły. Weź kogoś traw w ogóle. Kolejny pip chyba naładowałem. Nie no, strasznie trudny jest ten pokój. Już widzę, że oczywiście problem tej postaci w dużych pokojach z małym zasięgiem nie będzie łatwo. I te pipy jednak się nie ładują. No muszę zabić przeciwnika, aby tego damage upa dostać. Ciekawe w ogóle to jest zrobione. Czemu akurat ta postać dostaje damage upa co piętro? Kolejne bomby, zupełnie nieprzydatne. Mam 99 coinów, nie mając nic, co mi generuje tak naprawdę coiny. No nie licząc oczywiście contact from below jako itemu generującego pieniądze. Naładujmy sobie mega blasta. Ja go z chęcią użyję na walce z bossem. Nie mam zamiaru z bossem walczyć standardowo. Damage up, bardzo fajnie. Obrażenia jakie mamy? No 11 wabrzu sukubusa, 8 coś standardowe. Czyli naprawdę niezłe. A jakoś się nie wydaje. Firsy też mamy super. Dobra, jest prawdopodobnie nasz sklep już. Niech będzie ta maszyna zmiany przedmiotów, naprawdę. Dobra, jest w końcu maszyna zmiany przedmiotów i są świetne itemy na starcie od razu. Wirus, przemiana w ćpuna. Solharcik, jest też Infamy, naprawdę super sprawa. Co to jest w ogóle? Amnizja, ech. Dobra, Solharty będę kupował, bo naprawdę się o zdrowie boję.
Roid Rage, najlepszy speed up i range up w grze. Zmieniamy dalej. Experimental Treatment wolę nie brać. Mam naprawdę fajne statystyki i on mi raczej może tylko je zepsuć. Prezent. Prezent bez różnicy tak naprawdę, gdzie teraz użyjemy, on może nam dać item chyba z każdego pokoju. Albo Lamp of Call. Mega damage up Lamp of Call. Świetnie, właśnie zastanawiałem, w jaki sposób działa Lamp of Call na tej postaci. Ale już się przekonałem, jestem bardzo zadowolony. Jakie mamy obrażenia w aurze? 14, a nie. 4. No tak, dostałem damage up, bo Sukubus mi wbił do aury. To nie, może się zagapiłem i jednak nie wiem, co daje nam Lamp of Call. No mam nadzieję, że rzeczywiście jakoś po prostu zwiększone obrażenia. Wow, co to było? Jaki on zasięg teraz kozacki. Całe piętro, byliśmy chyba wszędzie. Tak, był treasure room, był sklep. Był nawet jakiś pokój specjalny. O nie, nie ten pokój. No, powolutku. Widzę, że coraz trudniej się robi. O właśnie. Uwielbiam to wystrzeliwywanie się. O Jezu, tu już jest walka z matką. No dobra. Mogłem użyć przedmiotu aktywnego i od razu wziąć te dwie baterie, no ale nic. No, to jest już, no tak, całe piętro. Nie wiem czemu myślałem, że się otworzy walka na boss rush. No, to czekamy aż się zużyje. I lecimy dalej. Mogłem rzeczywiście, no, użyć Mega Blasta i w drodze wziąć kolejne dwie baterie. No ale nic, idziemy dalej. Łomp jedynka, bardzo się cieszę, że zwykły łomp, już mam tak dosyć tego skerdłump. Skerłup na tym modzie jest głupie, bardzo głupie. Czemu ja was nie zabijam na strzała? I cyk, i super, jeden pip naładowany. No akurat tutaj, jak jest dużo słabych przeciwników, idealnie, aby sobie te damage upy ładować. I otrzymywać obrażenia. Bardzo trudno jest się skupić na dwóch tak naprawdę częściach ciała naraz. Trochę jak granie z gilotyną. No może nie aż tak, ale trochę podobieństwa jest. Challenge room, z chęcią zobaczę, co tam mamy ciekawego do zgarnięcia. Jakieś zdrowie. Skrzynki kamienne. Skrzynki kamienne, czemu nie wziąłem baterii? Skrzynki kamienne jak dla mnie są opłacalne, ja bym je wziął. A, bo muszę tutaj kluczyk wydać, ale to nie problem. Kluczyk za baterię jak najbardziej spoko. Trzy ładunki, jeżeli dobrze kojarzę, ładuje nam na Mega Blaście. No ja bym rzeczywiście wrócił po te skrzynki kamienne w momencie, w którym już Mega Blasta będę miał naładowanego. Będą tam mnie czekały dwie walki z bossem, a no wolę nie ryzykować. Chociaż boss na tym piętrze sądzę, że będzie gorszy jak dwaj bossowie w challenge roomie. Może najpierw pójdziemy na walkę z bossem, o. A potem jak będzie jakiś ładunek, może jakieś baterie się trafią, no to pomyślimy o użyciu tego na challenge roomie. No, nic ciekawego tu widzę nie ma. Secret roomów nawet żadnych nie odkryłam, co ciekawe. Kolejny pip naładowany, jeszcze jeden i kolejny damage up. No i jest walka z bossem, git. I kamień z X-em, no i super. I dwie baterie, no i super. Dobra, lecimy na walkę z bossem. To jest mega trudny boss. Bardzo się cieszę, że zostawiłem sobie Mega Blasta tutaj. Ja go totalnie nie ogarniam, jak on działa. Wiem jedynie, że jest naprawdę mega silny, a to jest beznadziejny item. Serio, ze wszystkich itemów, jakie mógłbym dostać, dostałem to, ale słabo. Mam coin press, co tutaj mamy? Paralysis. I can see forever. Lemon party oraz luck up. No te luck upy na razie zupełnie nieprzydatne, niestety. Jeszcze więcej pigu. Gulp, zjedliśmy trinket, nie pamiętam, czy miałem w ogóle jakikolwiek trinket. Perksy. No i ja bym wziął Akensi Forever ze sobą na kolejne piętro i tyle. Chociaż to jest bez sensu, bo będę widział i tak, gdzie są secret roomy. Dobra, na pewno musimy przejść jeszcze przez jeden pokój zwykły, aby naładować sobie damage upa.
Nie wiem, czy jak sobie stąd pójdę dalej, to będę mógł potem dwa damage upy naładować na kolejnym piętrze, czy stracę tego damage upa tutaj, którego nie naładowałem. No wydaje mi się, że raczej stracę to, co nie naładowałem. O, ale świetnie to zrobiłem. Dobra, idziemy dalej. Secret roomy jeszcze są do odkrycia. No i super, jest damage up. Przypłacony dwoma solhartami, więc chyba nieopłacalnie, ale już trudno. Dobrze, to by było całe piętro. Moglibyśmy iść jeszcze na te skrzynki kamienne. No poszedłbym tam, naprawdę bym poszedł. Postaram się jeszcze naładować w zwykłych pokojach ten przedmiot aktywny, może będzie łatwiej. I wtedy zabijemy sobie dwóch bossów po prostu mega blastem. O, jeszcze jakieś czerwone serduszka widzę, bardzo fajnie. Te secret roomy do odkrycia. Dziwne, że jeszcze aż no, naprawdę tyle piętra przeszliśmy jeszcze. Secret roomów nie miałem odkrytych. Naprawdę ktoś z kina zrobi typowego Sebę jakiegoś tu wklei i jeden do jednego. Kluczyki, no kluczyków jakoś specjalnie potrzebowałem, ale może tutaj Magic Mushroom albo pająki. No i dobra, kolejna piątka, nie mam nawet jak dotrzeć do tego półczerwonego serduszka. Idziemy na te skrzynki kamienne, zobaczymy co nam się ciekawego kryje. No i zabijemy sobie od razu dwóch bosików, nie powinno być większych problemów. O Jezu, na takiego bossa to nawet nie będę używał Mega Blasta. Naprawdę, no przeciwnicy segmentowi albo tacy rozpadający się na dużo małych, świetnie sobie z nimi radzimy. I bossa też najlepiej jest właśnie chyba tak przyszpilić do ściany i widzę, że przyjemne obrażenia tutaj zadaje tak to. O, no i kolejny boss segmentowy, ale oni padają. Kozacko. I cyk. Dobra, kolejne skrzynki. I super, w końcu jakieś czerwone serduszko. Bardzo mi na tych czerwonych serduszkach zależy, no bo naprawdę, jak będziemy mieli teraz naładowane serduszka kamienne, nawet nie stracimy szansy na Devil Room, dopóki nie stracę serduszka kościanego, znaczy jakie kamienne. Cały czas mi się myli. Dobra, idziemy na kolejne piętro z naładowanym Mega Blastem. Super, teraz tylko mnie interesuje czym prędzej walka z bossem. Jednak byłem w Super Secret Roomie, więc mi się zapomniało. Lecimy dalej. Devil Roomu chyba znowu tutaj nie dostałem, ale nie, fart z tymi Devil Roomami. No, drugie piętro z rzędu, bo teraz mamy 100% szans na Devil Room. Bardzo niefajnie. Ale dziwny jakiś dźwięk na postać widać, jak chodzimy tak. Czekaj, słyszycie to? Wydaje mi się, że to chyba tego po prostu Ball of Tar efekt. Podwójny efekt przedmiotu aktywnego. Nie mam zielonego pojęcia, czy to działa na Mega Blaście, mam nadzieję. Wydaje mi się, że jeżeli ma już działać, to raczej działa to w sposób taki, że wydłuża nam po prostu czas trwania dwukrotnie. I to jest mi jak najbardziej na rękę. Dwa razy dłużej działający Mega Blast to jest kozak. Cześć kolego. No i kolejny pip naładowany, bardzo fajnie. No na początku to było naprawdę bardzo łatwe, teraz tak dostać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu przeciwników ładującym się strzałem uderzyć tak, żeby jeszcze ich dobić akurat, no może być problem na tych piętrach późniejszych, naprawdę. No ale dobra, już trzy pipy mamy naładowane. Zresztą to też nie jest jakiś mega duży damage up, ile to jest? 0,25 chyba, jeżeli dobrze kojarzę. Ale zawsze coś, zawsze szkoda tracić. Kolejne coiny, jakbyśmy ich mieli mało, niestety nie mam totalnie co z nimi zrobić. Nie wiem, jedyną szansą teraz na wydanie coinów to byłoby chyba Error Room. Chyba żadnej innej możliwości w grze już na wydanie pieniędzy nie mam. Chyba, że jakieś, nie wiem, te przenośne sklepy, rzeczywiście zapomniałem o nich, te przenośne sklepy się pododawały teraz w tym modzie i rzeczywiście mogą się trafić, ale raczej bym na to nie liczył. Ciekawe jak działają, nie wiem, pociski odpychające z tą postacią, to też mnie ciekawi, gdyż ona sama z siebie odpycha całkiem mocno.
A jakbyśmy odpychali jeszcze mocniej, no to byłoby zdecydowanie na przykład mi łatwiej używać tego ataku. Tego kręcenia głową wokół siebie. Bo tak naprawdę każdy przeciwnik, który nie może nas atakować z daleka, mógłby być zawsze zatrzymany przez po prostu tego kręcioła. No i leci. I cyk, kolejny pip, bardzo fajnie. Ale śmieszna jest ta postać. Gdzie jest walka z bossem? Oj, coś czuję, że będę się kręcił po tym piętrze dzisiaj. O, oczywiście. Najdłuższa droga wybrana, jak zwykle. Dwóch przeciwników jeszcze muszę tak pacnąć i damage up ich będzie. No a na razie najbardziej interesuje mnie oczywiście the chest. Cztery losowe itemy na start. Może się trafi któryś z tych itemów, o których mówiłem na początku, aby jakąś ciekawą synergię zobaczyć. I sprawdźmy jeszcze piguły. Czy ja miałem jakąś dobrą pigułę? Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie. I'm drowsy jest świetny akurat. One makes you larger. O, może teraz łatwiej mi będzie zadawać obrażenia tą banią. Bo jeżeli dobrze kojarzę, jak gramy Forgottenem, One Makes You Larger jest bardzo dobre na Forgottena, bo zwiększa jego wielkość kości. O Jezu, ale ten pokój jest przerąbany. Ale ten pokój jest przerąbany. Ale mi się nie podoba. No i dobra, można w końcu się zająć tymi przeciwnikami normalnie. Ale chyba i tak dwa razy obrażenia otrzymałem. Kolego! O, dziękuję ci bardzo. Idziemy dalej. To nie mam zielonego pojęcia, co robi akurat. No i super, jeszcze dwie baterie, idealnie. Akurat po walce z bossem sobie wrócimy do tego pokoju i naładujemy w połowie, jeżeli dobrze rozumiem, przedmiot aktywny. Ciekawe miejsce na Super Secret Room, a w nim nic ciekawego, niestety. No i jest walka z bossem. Walka z It Leaves. Kolejne dwa kluczyki. No i 100% szans na Devil Room. Zobaczymy, co tam ciekawego dostaniemy. Podwójny HP up za jedno serduszko. No oczywiście, że tak. Zaczekam, aż zejdzie ten Mega Blast. No nie wiem, czy on działa podwójnie. W sensie dwa razy dłużej. Chyba nie, chyba w ogóle nie działa Car Battery na Mega Blasta. Weźmiemy sobie Rollivera, jeden z rzadszych itemów w grze. Trafia się tylko w Secret Roomie. Podwójny HP up. No i dwie bateryjki, bardzo fajnie. Lecimy na kolejne piętro. Dziwne jest ten zbugowany soundtrack w walce z bossem. A ja wam przypominam, w 49 minucie nagrania. Boże, 49 minut to gram w życiu, bym nie powiedział. Bardzo mi się przyjemnie gra tą postacią. No nie, no to jest nie do uniknięcia, tak. Jak lubicie serię z Isaaca, możecie zostawić łapkę w górę. Bardzo wam za to dziękuję. Mamy ten, Boże, mamy i Secret Roomik i Kamień z X-em. A to jest spoko trinket. Bug Lunch mi da... Serio? Jak skoczył? Ten trinket da mi HP upa w momencie, w którym... w momencie, w którym otrzymam wystarczająco dużo obrażeń. Ale ja zasuwam, trudno mi tak wyhamować nawet za pomocą pada. O nie, nie w takim pokoju, no chyba sobie żartujesz. Do widzenia. Jestem za duży. O, dużo czerwonych serduszek. Bardzo fajnie. Dobra, idziemy dalej. Byleby nie stracić więcej jak jeden raz zdrowie w pojedynczym pokoju. I tak to jest git. Mamy naprawdę bardzo dużo tych czerwonych serduszek do podniesienia. Zablokowałem się troszkę. Dobra, od razu naładowany. Kolejny pip. Tak zwany. Serio, walka z aniołem po prostu w pokoju. Chyba kogoś bzi. No ja zaraz tutaj stracę bardzo dużo zdrowia. Nawet nie wiem, od czego ja otrzymuję obrażenia, szczerze mówiąc. Ale to jest straszne. Ale to jest straszne. No ja mam obu już kościanych serduszek. Dobra, jest Solharcik.
Jest kolejny solarcik, jest tam jeszcze dwie baterie, więc też do przeżycia. Ciekawe co się stanie, jak gulpem zjem bug lunch. Czy mogę w nieskończone się HP upy dostawać? To by było śmieszne, to by mogło tak działać akurat. Kurde, ja mam takie obrażenia, ja naprawdę aż tyle razy muszę tych przeciwników bić. Mimo dobrych statystyk ta postać nie jest jakaś mega mocna. Wydaje mi się, że raczej jej siła tkwi w tym, jak dobrze jesteśmy w stanie używać tych ataków tak, aby nie otrzymać obrażeń, na przykład tą szarżą. Albo czy dostaniemy właśnie jakiś bardzo fajny item do synergii. Serio, akurat wleciałem jeszcze w ten pocisk. No nic, mega blaścik bardzo fajnie zadziałał. Idziemy po kolejne baterie dwie. No i to by było całe piętro. Bardzo tutaj liczę na nasze DCS. Zobaczymy, co ciekawego dostaniemy, bo ja naprawdę mam bardzo mało zdrowia. Jak mi się uda przejść do Blue Baby, to luz, no bo Mega Blast Blue Baby zabije bez problemów, ale... Samo dojście do Blue Baby może być problematyczne. Co tu ciekawego mamy? Dawaj mi gro! To nie jest to, na co liczyłem. Ojej, czy Gapis Head. Buddy in the box. A to jest Buddy in the box. Ja cały czas go mylę po prostu z boxem. Okej, okay, przeciwnik, który sprawia, że nie możemy się poruszać z miejsca. Bardzo nieciekawy. No i chyba jestem bezpieczny. On chyba nie zadaje obrażeń sam z siebie. Po prostu nas blokuje w jednym miejscu, jeżeli dobrze rozumiem. No serio, on jest nietykalny, póki nie zabije innych przeciwników. Chyba sobie żartujecie, ja tu nie mam obrażeń nawet, żeby ich zabić. Ale ten mod jest porąbany. Czy ja miałem naprawdę takie dobre podejście, że te 10 podejść z rzędu wygrałem, czy co? Twórców tego moda porąbało. Ojejciu, jejciu. Cyk z bani. I cyk z czoła, dobrze. Dobra, jakoś daję radę. Chociaż raz naładować jeszcze Mega Blasta i z tym naładowanym Mega Blastem przejść dalej. Tu nic nie odpalam, ja tu się boję. Może jakiś kamień tu jest jedynie? No niestety, Yolysyn do niczego nie idzie. Nawet ten pokój jest porąbany, ale dzięki Bogu mogę strzelać przez pokoje. Boże, przez pokoje. Przez... przeszkody. Serio? Oj, no sobie chyba żarty robicie. I cyk, i szarża. Chyba szarża to jest moja najlepsza opcja w tym momencie, bo pozwala mi być nietykalnym. Naprawdę, ta nietykalność tutaj robi wszystko. O Jezu, jeszcze dwóch przeciwników. Trzech! Zdrowie jakieś? Żadnego zdrowia. Oj, to ciekawie jest. Cześć, pipie. Kochany pipie. Nie mam dużego zasięgu. Nie pojaw siczków pode mną, co? Dziękuję ci bardzo. Dobra, Sukubus, weź go zabij. Dobra. Mam Mega Blasta. Jest, pół czerwonego serduszka, dobrze. Co to za pokój? Co wy robicie w ogóle? Okej, okay, pin. Dobra, już widzę, co robicie. Nie spodziewałem się tego pina w środku. O, i dwa itemy. Ale dobre! Ojejciu, co to za itemy są? Co ja mam za itemy? O, mogę sprawdzać? Tak, mogę, lewo, prawo, rzeczywiście. Sprawdzać dokładnie, jakie mam itemy. Mega Blasta naprawdę na razie nie chcę używać, bo ja wiem, że do walki z Blue Baby jest jeszcze bardzo długa droga. A nie mogę sobie pozwolić na walkę z Blue Baby bez Mega Blasta. A póki mi się takie pokoje typowo właśnie z oryginalnego Isaaca trafiają, to jest git. Z takimi przeciwnikami ja się mogę bić. Takich przeciwników znam. Oni nie są wcale jacyś przerąbani. Karta Dev też się może przydać.
bardzo się może przydać. Ale świetne jest to bicie przez kamienie. To jest moja najlepsza opcja tutaj też właśnie. Tylko nie przywaj mi właśnie jakiegoś przeciwnika na twarzy. No i super. Ja zostaję przy moim trinkecie oczywiście. Dobra, dobra, dobra. Easy peasy. Idziemy do pokoju dużego. Czy wy się możecie zabić nawzajem? Wydaje mi się, że chyba nie. Chyba jeden drugiemu obrażeń nie zadaje. Ale jakby było inaczej, byłoby mi bardzo miło. Nie, nie zadałem sobie obrażeń, niestety, tak jak myślałem. Dobra, jeden praktycznie już pada. A szkielety to chyba nic strasznego. Ale głośna jest ta muza w tym DCS. Podejdź od ściany, jak on przy ścianie używa lasera, to nie możemy uniknąć obrażeń w ten sposób. Dwie baterie. Całkiem ciekawie. O, walka z bossem już. Dobra, lecimy. O, otrzymam obrażenia. Jakoś dałem radę. Na pół serduszka. Bardzo z klasą, bym powiedział, by mi to wyszło. No ciekawie, powiem wam, że jak nie mega blast, to rzuciłem sobie tutaj nie dał rady. Strasznie trudny jest ten mod. Ja musiałem mieć naprawdę mega dobre podejścia, bo ci przeciwnicy z tego moda są porąbani. Mam nadzieję, że ci, którzy wyjdą w nowym dodatku, będą trochę bardziej stonowani. I mi się ta postać naprawdę bardzo spodobała. Szkoda, że nie trafił się żaden rzeczywiście taki item właśnie do synergii typowo z nim. Postaram się jeszcze jeden odcinek nim zagrać, zobaczymy, może teraz bez Chaosa, może teraz jakieś Angel Roomy, cokolwiek, żeby się trafiło. Bardzo jestem ciekawy, jak Brimstone z nim działa, jak Technology z nim działa, tak X, tego typu właśnie przedmioty. A jak na razie bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć!